Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nietypowym filmie. Oczywiście i informacyjnym, ale żeby wam nie było zbyt nudno mnie oglądać, to mamy tutaj Skyrim. Tak, jakoś tam jestem ubrany, to nie zwracajcie uwagi, tutaj jakieś zwłoki leżą, to też nie zwracajcie uwagi, troszkę się tam bawię. Znudziło mi się normalne granie i po prostu włączyłem sobie goda i napierdzielam w co chcę. Czekajcie, damy sobie tylko. Niech będzie. Zrobiłem naprawdę tylko kilka zadań, bo tak naprawdę na początku chciałem trochę ogarnąć tę grę, potem trochę już mi się nie chciało i tak sobie to gram teraz. Dobra, najważniejsze informacje. Ogólnie o co, jak będzie dalej jakby funkcjonował mój kanał. Czyli tak. Czy może najpierw tak, wyniki konkursu świątecznego, bez zmian, 22 grudnia, bo tam widziałem, że parę osób się mnie pytało, ale jak coś, to zapraszam mimo wszystko do tego filmiku konkursowego. Tam jest wszystko wyjaśnione, właśnie wszelkie wątpliwości, myślę, że tam powinny zostać wyjaśnione. Przepraszam was z góry za głos, ale jeszcze jestem troszkę cicho. Jeszcze jestem troszkę przeziębiony, ale już uznałem, że na tyle głos jest ogarnięty, że mogę coś właśnie dla was nagrać. A chciałem wam właśnie nagrać te informacje, bo myślę, że one są dosyć istotne. Ale dobra, bez przeciążgania. Czyli to odnośnie konkursu. Ty ziro, chodź tu. Ziro, chodź tu. Kurwa, ziro. Ma ziro. Fusnąłem cię. Dobra. Prócz serii Kanciasty Bohater oraz Oczami Jaskiniowca, czy Starożytna Kraina, którą teraz prowadzę, wszystkie serie jakby nie zawieszam, tylko jakby odwołuję dokładnie, tak jakby je kończę. Znaczy chodzi mi tutaj o survival z... Urna babo. Masz fusę, mi się zamknij. Chodzi tutaj o serię Zmieszalkę, taką survivalowo-przygodową. Dostałem kilka informacji, dosyć takich jakby... No informacje odnośnie tej mapki. Mapka ma troszkę błędów, że tak powiem. Zresztą jedne mogliście już zobaczyć na odcinku drugim. Odcinków nie usunę, niech będą sobie na kanale, jeżeli ktoś by chciał oglądać, ale po prostu seria nie będzie kontynuowana. Dobra, powiedzmy tak. Kiedy jaskiniowiec, bo to jest chyba najczęstsze pytanie, jakie ten... Nie jestem w stanie wam naprawdę odpowiedzieć na to pytanie i dosłownie pod każdym filmem pada to pytanie, nieważne czy to live, czy to jakiś inny film. I naprawdę... Ja wam nie odpisuję, ponieważ nie jestem wam w stanie nawet tego powiedzieć. Teraz po drugie jeszcze byłem chory. Już jakiś tydzień temu planowałem się z Chudym, żeby nagrać jakiś odcinek. Byłby to, myślę, taki odcinek właśnie coś na święta. Miałby tam te 15-20 minut, ale taki pod kątem świąt trochę by był. Taka jakby oddzielna fabułka, może coś tam by się zrobiło. Ale po prostu, no nie wiem, no, umówiliśmy się niby tam gdzieś z Chudym tego... Ale potem się coś nie odezwał, nie wiem, czy po prostu nie miał czasu, nie wiem, nie napisał mi akurat, to nieważne. Kurna ździro. Dlatego też no, nie jestem wam w stanie przybliżyć jakiegoś, nie wiem, terminu, ale chcę na pewno na te święta coś takiego wrzucić z jaskiniowca, ponieważ no jest akurat taki... Ty chcesz się bić, czy co? A jebnie się! No dziwne, że nie można dzieci tutaj, ten, dobra, nieważne. Dlatego to jest ta druga sprawa. I teraz co do specjali, tak? Zbliża nam się liczba, no jeszcze trochę, ale zbliża się. Liczba 40 tysięcy widzów, jest naprawdę was już coraz więcej. I chciałem właśnie na przykład filmiki specjalne, czy też konkursy robić na bardziej takie okrągłe liczby, czyli teraz 40, być może kiedyś tam 50 i tak dalej. To wszystko czas pokaże. Teraz co do jeszcze takich jakichś innych materiałów, to na przykład chcę zacząć nagrywać więcej mapek typu Escape, jakieś tam Adventure, ale takie krótsze, jakby to wam wytłumaczyć, że na przykład nie byłaby to seria o
20-odcinkowa, czy ile tam, tylko na przykład, nie, max 2-3 odcinki, zależy jaka tam by była mapka oczywiście. Plus oczywiście jakieś inne mapki, typu tak jak macie chyba jeden materiał dosłownie, który nagrałem chyba miesiąc, dwa temu, z innej mapki. Tam był chyba Aquapark w Minecrafcie wybudowany, nie Aquapark, jak to się nazywało? Czekajcie, jak to się nazywało? Chlupolo, nie, tak jest chlupolo, czy coś, że tam takie, że się do wody, takie te zawody, no nieważne, dobra. Tak czy siak jest jeden po prostu materiał z innej mapki i chciałem nieco więcej takich mapek właśnie nagrywać. To jeszcze zobaczymy, jak to będzie. I teraz co jeszcze, co do materiałów oczywiście, że będą pojawiać się na moim kanale, może nie zbyt często, ale na pewno będą materiały z innych gier. I będą one się pojawiały właśnie w taki sposób, że dajmy na to, może gruba się, będą one się pojawiały w taki sposób, że tak jak macie na przykład tutaj teraz Skyrim. Fakt, że ja tutaj teraz to praktycznie nic nie robię, bo muszę się skupić na jednej rzeczy, czyli na mówieniu do was, dlatego niezbyt dużo robię, tylko sobie chodzę, ale właśnie będą się pojawiać w taki sposób, że tak sobie gram, dajmy na to, nie? Dajmy na to, nagrywam to przez godzinę, dwie i potem wycinam te jakby sytuacje, może jakiś komentarz, coś tego, co mi się podoba i sklejam to w 10-20 minutowy filmik, przez co myślę, że będzie duże zróżnicowanie na kanale. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, będzie oczywiście trochę z humorem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego myślę, że w większości się to spodoba. Czas pokaże oczywiście. I ostatnia rzecz, taka jeszcze czysto, nie wiem, organizacyjna, nie wiem jak to tam powiedzieć, to zapraszam wszystkich chętnych, nie zmuszam was, ale mówię, zapraszam wszystkich chętnych na Facebooka, do lajkowania tego Facebooka, ponieważ ostatnimi czasy jestem dosyć aktywny właśnie na tej stronie, na tym portalu. I tam możecie uzyskać wiele informacji odnośnie live'ów, najnowszych produkcji jakichś, bądź jakichś innych rzeczy. No i ogólnie, no wiecie, Facebookowicze mają najlepiej po prostu ze wszystkim, bo... Nie wznieć pożaru, dobra? Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Tak, mam, no i co? Masz na swoją obronę. Gówno. Chodź, walczymy. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Gówno, powiedziałem jeszcze raz. Mniemam, że masz następne pytanie. Nakazuje ci... Mniemam, że masz następne pytanie. No... Kuwa! Co za pizdy. Zaraz cię zabiję. Wystarczy, że wpiszę jedną komendę. Lubisz sobie pogadać, prawda? Gdzie jest jakiś wilka skórna mnie to... Piczka. Wolę zginąć przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Czy mogę się w końcu od ciebie uwolnić? Zaciąłeś się, kurwa! Dobra, widzę, że coś mi tu kurna nie pójdzie nic więcej, więc zrobię coś takiego. I spadaj. Uda się załatwić. No. To tak, to da się załatwić. A tu jest, kto to jest? Wilkas. Aha. Teraz będzie lipa trochę. No wszystko przez ciebie, Ziro, kurde. Dobra, tak, jemu będę musiał dać ten mieczek, czego nie zrobię, bo nie chcę. Tak więc, no co, to będzie na tyle. Jak zwykle rozgadałem się na praktycznie 10 minut, ale mimo wszystko myślę, że podobały wam się, nie wiem, niektóre informacje. To są te osoby, które jakby nie mogą zginąć, tylko tak się, wiecie, tarzają. Tak, umych sztup, ty. Płoń, płoń, płoń. Zginąłbyś w końcu, a nie. Zrób przysługę. Jeb, no nawet nie chcę polecieć, co za... Patrz, jeszcze żyje. Jeb, dobra. Tak więc, no cóż, pożegnam się z wami. Trzymajcie się i cześć. A ja sobie tutaj będę dalej grał.
Chociaż potwornie lamię w tą grę, bo nie jestem dobry w takie gry, ale sobie gram. Ha, ha, ha. Wszystko, co? Warfield. O, dziewczynka. O nie. O Jezus Maria. Straszne. Gień, biczko. No jebnij. Dobra, nieważne. No, pożegnę się z wami, bo już gadam i pitole, dobra. Cześć. O, przepraszam cię. Chodź o.